Przez jednych uważane za najlepsze święto w roku, przez innych szczerze znienawidzone. Walentynki, które w kalendarzu przypadają na dzień 14 lutego, mogą przybierać różne formy i kształty. Pomysłów na prezent dla najbliższej osoby jest mnóstwo. Najczęściej decydujemy się na kartki, kwiaty i pluszowe maskotki, choć na sklepowych wystawach nie brakuje również oryginalnych gadżetów. Zazwyczaj przed walentynkami, Dzień Kobiet, 8 marca, sprzedaż jest wzmożona. Zazwyczaj idą generalnie długa róża, bukiety. O, królują przede wszystkim bukiety i długa róża. Jeżeli chodzi o dzieci, o kobiety, to przeważnie mi się pluszowe. I kubeczki też okazjonalne, nie? Typowo na walentynki. Pomimo kryzysu sprzedaż prezentów nie maleje. Jak twierdzą grudziąccy sprzedawcy, klientów nie brakuje, na walentynki wciąż jest popyt. Była wzmożona sprzedaż wczoraj, przedwczoraj, teraz pomalutku się zaczyna, zobaczymy jak wypadnie ten 14 luty, bo co roku jest naprawdę dość dobrze. I zazwyczaj na koniec dnia jest rozliczany jakiś bilans, ale tak jak patrząc na ubiegłe lata, myślę, że raczej sprzedaż nie spada, wręcz przeciwnie, nawet wzrasta. W walentynki swoją sympatię wyrażają również rodzice i dzieci. Do sklepów z upominkami coraz częściej zaglądają mamy, które w dzień świętego Walentego obdarowują prezentem swoje pociechy. Teraz zrobiło się tak, że prezenty mamy robią dzieciom, dzieci robią mamom. Mężczyzn kilku też było, zdarzało się, ale przeważnie to są takie symboliczne prezenty. Walentynki są więc doskonałą okazją, by najbliższej osobie podarować misia lub wysłać kartkę walentynkową. Ważne jest również, aby życzeń i prezentów nie podpisywać. Osoba obdarowana sama powinna domyślić się, od kogo dostała prezent.